kolejki tak zorganizować. No. To znaczy nie, ja uważam, że jeszcze lepsze by było lanie wosku. Na Andrzejki, o. A, na Andrzejki, o, Andrzejki. No, ej, to jest dobre. Ja myślę, że... Jak Patrycja wylała wosk. Dominik Sławek ją uczesze i zrobi metamorfozę wosu. No właśnie, a Patrycja ci zrobi reklamę salonu. Powiem ci tak, Dominik, Patrycja, jeśli byś chciał, Patrycję mogę uczesać, oczywiście. Bo teraz była u Postka, nie wiem, czy kojarzysz Postka z Warszawy? Postka kojarzę, to taki mój znajomy, zrobił... znaczy wiesz, no znamy się jako fryzjerzy, tak? No tak, tak. On zrobił Patrycji włosy, zrobiła dla niego filmik na TikToku i pobiła swój rekord, bo ma prawie 4,5 miliona odtworzeń. Tak? O. To jest po prostu... Natomiast uważam, że Patrycja powinna, jakbyś był w Łodzi, zrobić Andrzejki lanie wosku. O. Pięknie by to wyglądało. Coś wymyślę, no pewnie, znając siebie pewnie coś wymyślę. Dominik. Jak generalnie już szukam tam paru rzeczy typu Dominik, sala. No. Dominik, i jeszcze jakby Patrycja powróżyła przy okazji. Wszystko jest do zrobienia. Ja bym ci załatwił, ja bym z klubem ja się mogę zająć. Wiesz, że mam z bramkami różne te układy. Bo Patrycja jest tak bardzo serdeczną dziewczyną, że ona wylałaby wosk i każdemu by powiedziała: tobie wróżę to, tobie wróżę to. No Patrycja jest świetna. No weź tego z Łodzi zrób. Ale w Łodzi nie będzie takich tylu osób, co w Warszawie. No, może tak być. W Warszawie to było naprawdę ta frekwencja. No wiesz, w Warszawie zawsze jest inaczej, bo jest dużo ludzi, tak? Tam ludzie przyjeżdżali z Słupska, z Chorzowa, z Siemianowic Śląskich, z Rzeszowa. Hotele sobie wynajmowali tylko po to, żeby być na imprezie Patrycji. No. No i tam jeszcze z Klaudelizą teraz też działam, nie? Nie wiem, czy kojarzycie Klaudeliza. Klaudia jest też bardzo sympatyczną dziewczyną. Tak. I wbrew pozorom bardzo skromną. Tak. Klaudia jest... A słuchaj, a jest teraz, żeby ją dołączyć? Myślę, że nie. A. Ktoś ostatnio Klaudelizie zrobił zdjęcie w McDonaldzie, jak coś tam kupuje, czy coś. Widziałeś na tym zdjęciu? A oni tam je cały czas dokuczają, ona ma tylu hejterów. No wiem, że miał być live kiedyś, ale tutaj pytali, więc odpowiadaliśmy. Ja nie będę się wypowiadać, bo ja to mam... Czekajcie, ja zobaczę, co tutaj... Ej, dobra, bo już... Powoli a tutaj będę, cały czas będę piszą Sławek. Co oni piszą? No jak byś uczesał, a masz kogoś, kto by ją pomalował? A, no, mamy bo nie mamy, kogoś, nie mamy naprawdę mamy. A, no to słuchaj, to zawsze się ten... Przecież ja mam no dużo kontaktów. Przecież Kuba bardzo pięknie maluje. No to oczywiście. Plaster pisze, że Sławek, że cię kochamy, Sławek. Tak? To ja też was kocham. Love you. Love you. Słuchajcie, na pewno będziemy mieli jutro kontra od Izy, więc musimy się... To znaczy, może tak. Nawet jak ktoś zrobi szoty. Niech Iza się nie gniewa. Bo tu nie ma gniewu, tylko po prostu jest zwyczajna rozmowa. Rozmowa, co na... Po prostu idę z osobą publiczną, z celebrytką i jest omawiana też przez kręgi niszowe, tak jak no. Normalnie, no. Ale powiem wam tak, Adrian i Dominik i Grażynka, ja ostatnio, wiesz co, wiesz, ja na live'ie... znaczy na live'ach nie robiłem nigdy takich tych, no ale tak każdy mówi, tak cały czas dostaje wiadomości. Sławek, ty weź, zrób live'a, zrób. No to ja jednego, chwilowego, chyba w tamtym czwartek zrobiłem, ale dosłownie chwilowego. Ale tak naprawdę, no wiecie, no ja to jestem skromny chłopak. No. I wszyscy oczywiście, to nie ja byłam Ewa. Tutaj mi piszą, żebym przeprosił Elę Gawin, ale za co miałbym przepraszać Elę Gawin? No to kolejna patologia, skończmy temat. Ja przez chwilę tam miałem z nią kontakt. Dla mnie matka, która poświęca, kurczę,
wiesz, patologię dla dziecka własnego, żeby odebrać go nie jest matką, no. Dokładnie. To znaczy, ja się nie wypowiadam, bo nie znam człowieka, no to... Ale ona ma... Znaczy, ja w ogóle nie znam, ja ją gdzieś widziałem w sumie tylko na... YouTubie. To znaczy, nie, na TikToku, tak gdzieś po prostu. Jakieś shoty pewnie. Tak, no to wiesz, to nie znam, to nie mogę nic powiedzieć, no. No pijaczka uzależniona od YouTube'a i płacą streamingu. Dokładnie, zgadza się. No, tak, ja nie wiem, czy tutaj piszą... ale w sumie Iza też jest uzależniona od tego, Adrian, swojego płacą streamingu. Tak. Poczekaj, Adrian, tutaj piszą do ciebie czy do mnie? Sławek, wyglądasz... Do wszystkich nas. Mamy ten no oczywiście, pad. Sławek, gdzie są klucze od salonu? No ja to widziałem, że... No dobra, dobra. Słuchaj, klucze się już znalazły. No. Klucze były na szyi i Sławka pod kurtką. Odpowiedz, że klucze się znalazły. Tak, klucze się znalazły, są klucze. Sławek, jutro a się Sławek... Co? Ja cię przepraszam, że ja wtedy puściłem ten filmik, ale... Ale słuchaj! Jakby to miało być ośmieszające iskry, jak Domini, się zachowała ciebie. Chcę coś ci powiedzieć. To powinienem dostać Oscara za ten film, prawda? To znaczy, to się stało iconic. To prawda. Iconic. Ja muszę w Hollywood odebrać jakąś nagrodę za ten film. No. I było na chuj, ty chciałeś tego McDonalda. Ja wiem, że to jest iconic. Zobacz. Kasia Wiek każe ci przekazać, że jesteś the best. Kto? Że ty jesteś the best. Kto? No Kasia, tata i z czatu z live'a pisze, że jesteś the best. Napisz jej, że normalny chłopak po prostu. Ona cię słyszy. Poczekaj, bo mi spadł telefon. Poczekajcie, bo zapalę tylko, żeby... Żeby nie było problemu. Elka nie ma już YouTube'a. Nie ma. Zbanowali je wszystkie filmy. Nie wiem, kto jej to zrobił. To jest dopiero strata. Ale to może po tym materiale z TVP, może ktoś się tym zajął, wiesz, tak jakoś... A słuchajcie, a jak to jest? A Boże. Czemu banują czasami konta? No właśnie nie wiem. Mi też jest... To znaczy, wiesz, ja i tak nie robię tak, ale czasami na przykład słyszę, że właśnie banują konta. Za picie ponoć, zapalenie papierosów. Patrycja ostatnio miała zbanowane konto na Instagramie przez miesiąc, ale to... No ale co zrobiła takiego złego? To było przez to... No właśnie ona nic nie zrobiła, wiesz? Ona sama przed sobą zabezpieczyła hasło, potem coś zmieniała i okazało się, że miała podpięty stary numer telefonu i nie mogła sobie uwierzytelnić dwuetapowo, bo hasło przychodziło na numer telefonu, który jest teraz kartą internetową, która należy do kogoś innego. No dobrze, i musiała otworzyć nowe? Zrobiła sobie nowe, już dobiła do 10 tysięcy, a wczoraj dostaje SMS-a z plusa, bo ja robiłem zgłoszenie techniczne, bo no, robiłem to jakoś w połowie września, bo dopiero wtedy na to wpadłem, że problem został rozwiązany, ale pomyślałem, że pewnie tak odpisali, tylko żeby zamknąć sprawę i pewnie nic nie zrobili. No ale próbujemy tam odzyskać to hasło i nagle SMS do Patrycji z linkiem do zalogowania. Ona po prostu się powoka, a nie można napisać w tej... Ale już działa. Wczoraj wróciło. No tak, ale jak na przykład banują, na przykład to wiem, że Dominik pisze się do Instagrama i oni odblokowują. Pisaliśmy na support, ale tam wiesz, po pierwsze trzeba po angielsku, bo tu piszesz do chyba do Irlandii. No nie jest takie łatwe, żeby to odzyskać. No wiem. Można jakieś odwołania tam składać. No tak, no wiem. Nie wiem, czy mają jeszcze coś ludzie z czatu pytania na temat Izabeli. Adrian, a ty żyjesz tam? Nie, słucham cię Sławek. Ja w ogóle... Boże, Sławek ci ukradł całe show. Nie, tam ja? No ja, co ty? Ja się cieszę, że w ogóle jesteście. Dziękuję Dominikowi Grażynce i Sławkowi, bo fajnie, że dołączyliście, bo w ogóle nie spodziewałem się, że ktoś dołączy. Ja napisałem do Rafalali, ale nie wyświetliła jeszcze. Okej. Okay. A wiesz, no Rafalal to może się wygłupia tam jakoś. Znaczy ona też na pewno wie o Izie to samo co my. Ona tam na pewno też pożyczała pieniądze i wierzę w to, że tak było, bo... Tak, na pewno. Nie, no tak, no to wiesz,
To wiadomo, ale no to Rafa Lala może ma dzisiaj, znaczy Rafa Lala, no Rafał chyba, znaczy Rafa, nie, znaczy Rafa Lala. Rafa Lala. Rita. Rita Chmiel, czy tam chuj wie jak. Tak jak, nie, najlepsze to jest Iza. Nina. Nie wiem jak to, nie wiem jak to określić. Rita Chmiel, Rafa Lala. A potem Chmielniak Błażej jeszcze gadała. Ale Iza to Iza. Iza to Iza, tak jest, dokładnie. A Grażyna, ty żyjesz bitwa tam, w tej kamerce? O klucze do salonu była za stacją Orlen na Andrzeja Struga? Nie, na Tuwima. A co tam piszą? No gdzie Sławek ma salon? Bitwa zaczęła się na Tuwima, skończyła na Sienkiewicza. Gdzie Sławek ma salon? W Los Angeles. Sławek to ikon. Ja wiem, iconic to the show. A gdzie jest Dominik? Dominik zniknął? O, Freszka dołączyła. Cześć, cześć. Dobry wieczór Państwu. Freszka się nie odzywa. Może nie ma internetu? O, musiałem sobie dokupić internet. O. Ale już się udało. No, a, bo ty jesteś poza granicami Polski, tak? Tak, tak, i mi się roaming skończył, ale już ogarnąłem, nawet szybko. A się akurat zdążyłem zapytać Grażynę, czy chce coś z Alicante, jak będę mogę się podać. Poczekajcie chwilę, poczekajcie. Co? Dzięki za rożyczkę. Co byś chciała z Alicante, bo akurat jestem na stoisku, a będę w Łodzi niedługo, to ci mogę podać. No bardzo proszę, to tam wybierz, dobierz coś fajnego. Ale co tam można? Właśnie patrzę, kupi, są jakieś magnesy, jakieś brazlety. Zobacz, wiesz co, aha, a ile kasy możesz wydać? 1000 euro, dwa? No. No. Tysięcy. Na Izę się tyle wydawało, to dla ciebie też. Brazoletkę jakąś. Brazoletkę jaką? A kto tam tak jest? Ola ze mną jest. Ale tu widzę, że dużo fajnych komentarzy. Powinniśmy Adrian. No. Tu jest dużo komentarzy, powinniśmy odpowiadać każdemu. Jest. Ludzie już powinni spać, bo zaraz... Dominik, kiedy oddasz pieniądze Izie? Niech Iza odda mi pieniądze. To jeszcze Iza Dominikowi musi oddać. Nie, ale słuchajcie, tu jest dużo fajnych komentarzy. Sławek, jesteś sweet. Ale nie wiem, kto to pisze. A ja bardzo dziękuję. Grażyna no, na czacie. Ela Gawin napisała na Discordzie, że pani Izabela Kisio-Skorupa to piękna kobieta. Nie mogę znaleźć jej zdjęcia z młodości, ale znalazła kilka i na Discordzie wysłała. Wzdłuż. Iza chce, czy Ela chyba chce jakiś content na Izie zrobić, no. No wiecie, ale co? Ale one się obydwie dogadają, bo to dwie żebraczki, dwie osoby, które tylko zajmują się zbieractwem. To po prostu pato celebrytki, no, obydwie, idealnie. Jakie kolory lubisz, brązoletę? No. Złoto-fioletowa jest taka ładna. O, i teraz przeczytam wam, co Ela napisała dalej. Pani Izabelo Kisio jest odważna. Co do wypowiedzi pani na temat Bornestra, gratuluję odwagi. Ja bym bała się obrażać kogoś publicznie, podając jego imię, nazwisko, nazwę twórcy, potencjalny adres pracy i tym podobne. Za publiczne znieważanie są grzywny i inne kary. Dokładnie, 212 KK. Mądrzej Andrzej Knaga właśnie za to siedział w więzieniu. Mądrzej ale jest... cały czas wszyscy piszą, gdzie są klucze od salonu. No. Mądrzej jest zgłosić hejtera do prokuratury czy na policję, a nie walczyć. I oczywiście Dominik stały hit. Dominik stały hit. Edyta Górniak. No oczywiście. Co ty chcesz, Dybio? Człowieku, ja jestem tutaj. Chcesz... na wasze zawołanie. Nie życzę powiedz sobie... Izie, że właśnie Edyta z nią rozmawia. Co ty chcesz, debilu? Człowieku, ja jestem zajęta, ja nie jestem na wasze zawołanie. Nie życzę sobie, żebyś do mnie zginął. Can I play by pass? Okej. Okay. Pierdol, ja też mam, a ja też mam. Rozłam? Na Wigilii z firmą, to panie... No, jest.
Tych jest na Wigilii filmowców. No. O, Filo, Filo chce, Filo, Filo, Filo chce... And something silver, maybe this one? Filo, Filo. Filo, wiesz co, to jest chłopak, który chce dołączyć, ten, który ubiera Dodę. Ale nie widać go, niech zgłosi się. No, czekaj. Yes. Ale, a jak go dodać? Czekaj. Musi się na czacie Wornesta musi się pojawić. Dominik, a zobacz jakiś taką jakąś podróbę t-shirtu fajnego, za ile można kupić. Ten backup. Co mam, co to za... Dominik, ale chcę tutaj... dojść ten Filo. Poczekaj Sławek, bo ja nie słyszę Grażyny, jak to mówisz, a coś ważnego. A Dominik, ale chcę Filo dojść do rozmowy, ten, który ubiera Dodę i... Czekaj. Dominik, zobacz, trafi t-shirt Starbucksa. Jeszcze raz. Dobra, ja zobaczę. A napisz mi na czacie, Grażyna. Zobacz t-shirt Starbucksa, czy ci się uda i za ile. O matko, to tutaj nie, tu nie będzie takiego czegoś. Tu nie ma w ogóle ubrań. No to co jest to? Nie widzę. No tak, no Sławek jest taki, że zawsze musi tutaj dużo powiedzieć, dlaczego mówił. Co? No bo Sławek zawsze przerywa i tutaj ludzie się denerwują. Że ja za dużo mówię? Czasami. Mówią, oh że jest. My god, właśnie nieprawda. Groszynka, tutaj piszą, że w Turcji są podróby. Dominik, która masz godzinę? W Hiszpanii jest to samo. Mhm. A to jest... Dominik, poczekaj. Mówi do ciebie Edyta. No tak słucham. A to ty jesteś w Hiszpanii? Teraz jestem na wakacje. Ola, ej, daleko jesteś Ola. Od Barcelony? Ola, ola! Będę w Barcelonie pojutrze. Ej, weź mi zobacz koszulki. Dobra, napisz mi na Instagramie. A, nawet ci napiszę. No. A ty co tak zamilkłeś? No bo słucham ciebie, nie chcę tobie przerywać. Ale powiem ci tak, Adrian, ty jesteś taki, powiem ci tak. Jaki? Że z tobą można byłoby się powygłupiać. O Boże, Sławek. Sławek. No Sławek tak mówi do Adriana. Cześć, Ola. Cześć. To? Tak, mleko gorące. Mam do polegu na to. Adrian aż rozłożył ręce. Dobrze, skąd jest Adrian? Dobrze, że nie co innego. No właśnie. Adrian, skąd jesteś? Z jakiego miasta? Z Poznania, z Poznania. Poznania, okej. Lech Poznań. Lech Poznań, no właśnie, dokładnie. Ja jestem z ŁKS-u, czyli... chodzi. Ktoś, co tutaj ktoś... Z Poznania to masz blisko do Patryka Boro. Adrian, możesz odczytać mi komentarze, poczekaj. Kontakt z Jolą Rutowicz? Nie, Jola jest w Stanach. Ania pozdrawia z Kościana, pozdrawiam Kościan, dzień dobry. Jola jest w Stanach, no, no, poukładała sobie ładnie życie. Wiem. Tak, to nieszczęście. No. Słuchajcie, ale poczekajcie, ale dlaczego mnie ktoś kojarzy z Jolą? Nie Sławek. Wiem. Pewnie przez Kubę Wojewódzkiego, nie? Bo to się ciągnie do dzisiaj. A, no właśnie. Ten Kuba Wojewódzki, no właśnie. No taka gwiazda u Kuby była, więc wiesz. Czemu jeszcze Iza tam nie było? Big Brother piszą. Znaczy, ja nie byłem w tym. Iza robi live'a ponoć, 7 osób jest. Tak? To ciekawe. A tego live'a robi na TikToku czy na Instagramie? Na Instagramie możecie sprawdzić, czy robi faktycznie. Zobacz ona ale na drugim słuchaj, telefonie. To będzie hit. Niech Iza niech ktoś niech Iza dołączy do nas. Ale telewizor. Iza nie dołączy.
Ja odpaliłem. Spróbuję wysłać prośbę o dołączenie. Poczekaj, ale przyjmę. Poczekaj, ale ty masz Izę na telewizorze? Na Instagramie mam, no. A, bo tobie się odpala też Instagram na telewizorze? Tak, tak. No. Telewizor ogląda. To telewizor znaczy, ogląda, tak. Powiem ci tak, za chwilę dostaniemy opierdol. No ja wiem, Jagoda napisała na Instagramie i ze Sławek Dominik, teraz innymi Dominik, na TikToku. Dominik, za chwilę będzie pocisk. Ja wiem, już będzie po nas. Już jest po nas, jesteśmy zamieczeni. Jesteśmy gówno zjadami. Gówno zjadami jesteśmy, tak to. Ja będę. Nie, tutaj... nie będziemy robić restreamu, bo ona tam ogląda telewizję, ona nagrywa kurwa ten. Ale telewizor. Słuchaj. Ona nas za chwilę będzie chciała zamordować. Oczywiście, ja tak jest. Ja wiem. Jutro wam podeślę screen SMS-u, jak dostanę tylko, bo SMS-y jeszcze od niej pochodzą do mnie. Pato zjeby, za chwilę będzie. Tak, tak. Ktoś napisał, że lepiej niech mamy zapłacić tantiemy dla Izy za ostre jazdy. No, więc zobaczymy. Pato Szczury. A, no. Słuchaj. Kasia napisała, Iza, wejdź na TikToka. No, zobaczymy. Iza ona nie czyta komentarzy w ogóle czasami. Nie. Poczekaj. Bo włączy kamerę, postawi i ona to ogląda na telewizji i komentuje. Tak po prostu, zwyczajnie. Iza jak się podkurwi, to za chwilę się odpali i włączy TikToka. Ktoś napisał i zaprosił tak się, żebyś dołączyła do znajomych na TikToka. To znaczy, zapraszam. No. A ona cię nie zablokowała? Ona widzi nas tutaj? Nie, ona... To znaczy mnie nie blokowała, nie. No, ale to nie, znaczy, u prowadzącego. Wiesz, o co chodzi. My jesteśmy taki... bardzo dobrej relacji, tylko że po prostu, krótko mówiąc, nie mamy kontaktu. Ja wiem, ale u Adriana, czy Adrian jej nie zablokował, albo na jego? No, wiesz co, powiem ci tak, tak szczerze mówiąc, tak zwyczajnie po ludzku, wiadomo, że się śmiejemy, ale powiem ci tak, nawet jeżeli coś z Adrianem nie wyszło, nie powinna powiedzieć tego, co powiedziała. No nie, no wiadomo, że tak Sławek, ale wiesz, ona nie wyszła, bo ona by chciała, nie chciała pieniędzy. No. To Adrian... Ale ona to powie, że ona z debilami nie rozmawia, ona tu nie przyjdzie. To nawet nie chodzi o to, tylko chodzi o formę. Wiesz, o co chodzi? Ktoś tam po prostu Dominik Borowski, jakaś Grażyna robią live'a na TikToku i za zrób coś z tym, bo nie pozwalaj się tak traktować. No co ma zrobić? Kto tak mówi? No jakaś influencerka ich napisała. Następna. Najśmieszniejsze jest to, że ani Sławek, ani Grażyna nie mają pojęcia, jakim śmieciem jestem ja. O, widzisz? Dominik, ja jestem śmieciem. Sławek, ja jestem śmieciem. No bo ukradłeś jej emeryturę. Tak, Grażynka, jestem śmieciem. To tak. Znaczy, wiesz co, słuchaj, chcę coś powiedzieć. Adrian, ja wiem tyle, co tam. Bawiła się, wybawiła, myślała, że co, wszystko jest za darmo? Dokładnie, no. Ej, jeszcze jedną rzecz muszę wyjaśnić za balą. Historia, Adrian. Właśnie, bo tu jest bardzo ważne pytanie. Boże mój, bawmy się. O, tutaj się pytają, czy Iza pierdzi na live. To tak brzmi, ale ona tak smarka nosa. Tak. To ona robi tak... Znaczy, nie odzwierciedlę tego, ale ona tak smarka głośno. Ale słuchajcie, ja jeszcze chciałem Sławek jedną rzecz zapytać. Tak brzmi. Dominik, no. To jest dla mnie bardzo ważne. Powiedzcie mi, co ona ma, jaki ma problem z tymi włosami, że ona na live wiecznie włosy poprawia. Nie mam pojęcia. O co tu chodzi? Znaczy, Adrian, czuję się nieuczesana. Po prostu mówię ci po to fryzjerce. To jest jakieś natręctwo chyba. Czuję się cały czas nieuczesana. No ale ona nie pierdzi na lewie. Ona po prostu tak smarka nosa zawsze. Mam gdzieś filmik na ale telefonie, jak tak, ona tak smarkała w autobusie. Jak się ludzie patrzyli, Boże, kurde. Co coś powiedzieć? Była cisza w autobusie, a tam wyciąga chusteczki i zaczęła smarkać. Zostaniemy zamordowani. Natomiast my nic złego nie robimy. Dokładnie.
Nic złego nie robimy. Dominik jest w Hiszpanii. Dominik jest w Hiszpanii, ty jesteś w Poznaniu, ja jestem w Łodzi. Grażynka w Łodzi. A Grażyna to w ogóle, nie wiem, czy umarła? Wyciszyła mikrofon. No, że coś robi. Wyciszyła? Wyciszyła sobie mikrofon. No tak, tak, tak. No, zaraz muszę wrócić. Słuchajcie, zostaliśmy nazwani tak. Patocfelami, patomediami. Mędami. Ale przez kogo? No przez, przez fanów Iski. Ktoś napisał, że ja się kręcę wokół Izy, bo potrzebuję waginoplastyki. Więc no... No dobrze, ale to dlaczego tak w ogóle? Nie wiem. No co ty w ogóle? Jesteśmy te trollami covidowymi. O, chcecie historię z ambasady polskiej w Mediolanie? Tak. Iska się... To było w dzień, kiedy były wybory do parlamentu naszego polskiego. 15 października 2023. Adrian, a ile ty... Poczekaj, Sławek, kurde. Sławek, cicho. Ja opowiadam bardzo ważną historię. Poczekaj. No. 15 października zeszłego roku były wybory. Wiedziałem, że Iza będzie wtedy w Mediolanie ze mną, więc zorganizowałem nam tak, że możemy zagłosować w ambasadzie. Pojechaliśmy po ten adres. W międzyczasie Iza wypiła, nie wiem, chyba z litr kefiru i do tego piła dużo Sprite'a. No. I w tej ambasadzie ją zakręciło. No chodź. Znalazła kibel. To chyba tam z 20 minut siedziała. A potem na live zaczęła... O, Grażyna napisała, że może dołączy jeszcze później. A potem na live zaczęła gadać, chyba nie wiedziała, że jest live, jak to jej bardzo dobrze było po wystąpieniu. Masakra. No to... Ściemniara... Ściemniara... Poczekajcie. Nie, że nie odpowiem, tylko zapalę... O, już, jestem. Ktoś pisze, że mamy przekazać tobie, Sławek, że od czasów znajomości z Jolą Rutow już ciebie ktoś kocha. Dzięki za to. No. Czy wielbicie? Osoby, które mnie jeszcze nie obserwują, warto, żeby mnie zaobserwowały, bo fajnie. I za coś tam marudzi. Dzięki za życzenie. Dzięki za różyczkę, dzięki. O Jezu, fajnie, dzięki za różyczkę. Dzięki. I coś do pisania. Żeby podpisał. Ale kto? Ktoś różyczki pisał. Dzięki, o Jezu, ile różyczek. Bo... I jeszcze Iza jest nieświadoma tego. Bo jeszcze tam gada o czymś innym, nie? Tak, tak, ona tam telewizor ogląda i komentuje, co w telewizji. No, ja nie wiem w ogóle, co to jest za merytoryka influencerki, żeby telewizję polską puszczać i filmy, bo ona to jest jakiś... Bo ona uważa, że to jest jej praca, że on, nie każdy ma telewizję w domu i ona po prostu udostępnia to dalej. No. Jakie ładne kwestie. Kisio, wypowiedz się coś o Izie, bo przytulała się nieraz. Zjadła mu karma. A chciałem ci w ogóle, Sławek, powiedzieć, że Iza w ogóle ostatnie pieniądze wydała na pogrzeb twojej siostry. Wiesz co, nie rozmawiajmy nawet na ten temat, bo to, dla mnie to jest bardzo trudny temat. Ja wiem. Tak, Iska bardzo tam jechała po Sławku, że no nie ma co gadać o tym, ale to akurat naprawdę, było żenujące z jej strony. Adrian, to było żenujące, ja wiem. Wiesz o co chodzi, nikomu tego nie życzę. Dokładnie. Nikomu nie życzę stracić brata, siostry, mamy, taty, nikogo. Naprawdę. Uwierzcie mi, a przede wszystkim wyciąganie w ogóle takich rzeczy, to jest katastrofa. Adrian, myślę, że mnie zrozumiesz. Oczywiście, Sławek. I to publicznie jeszcze obczernianie ciebie, daj spokój. Mówienie nie, o... powiem ci tak. Myślę, że chociaż na chwilę mogłeś mnie poznać tak może w cudzysłowie prywatnie, uwierz mi, ja jestem zupełnie inną osobą. Ja doskonale wiem o tym słowie. Naprawdę... A w ogóle wyciąganie tych rzeczy, a przede wszystkim śmierci czyjejś w ogóle, to w ogóle jest totalna katastrofa. Można obejrzeć, ja tylko chciałam tu nawiązkę, bo kocham w ogóle Eltona. To może jak teraz gada, to może przeczyta komentarze.
Wspaniały muzyk, wspaniały artysta. Ale Iza teraz mówi o nas? Nie, nie, nie. To ciekawe. No, on się nie zadało tam z tymi Puff Daddy, Jay-Z, z tymi wszystkimi. Zobaczymy, co powie. A jeśli już, to po prostu... Dominik, Iza, ktoś pyta na czacie, czy Iza to bezdomna kleptomanka. Do dzisiaj trwa, do dzisiaj zdrowe. Nie, no bezdomna nie, bo tam z emerytury poświęca pieniądze na to... Hostel. Nie, więc Iza bezdomna nie jest, trochę. Ale kleptomanka tak. Adrian, a byłeś u Izy w domu? Bardzo dobre przykłady. To ciekawe. Gejowskich. Ale Adrian, słuchaj, nie czułeś się jak w sklepie Zara? Jak w Lumpeksie się czułem. A ja kiedyś jej powiedziałem, żeby jak chce mieć pieniądze, to żeby na Vinted powystawiała te rzeczy, których nie nosi. Kurwa, jak ona mnie zjebała. To jest sklep Zara. Staram się. Stara się. I proszę zamawiać życzenia. Życzenia zamawiać. Tylko wpłacać pieniądze. Wpłacać pieniądze! Ale poczekaj, Adrian. Poczekajcie, posłuchajmy, co nam mówi. Czego ty uczysz? I... Za porządki się weź, na święta idą. Święta idą, wszystkich świętych, twoje święto. Weź się za porządki, stara Ruro. Jak nie będę miała pieniędzy, to wyjadę za granicę i... Nie, nie mów tak. Jak nie będę miała pieniędzy, to wyjadę za granicę. Jak nie będziesz miała pieniędzy, to się za robotę weź, na portiernię idź, na parking idź, dorób sobie gdzieś. Medycynę skończyłaś, ponoć studia medyczne skończyłaś, no to idź gdzieś do szpitala, blisko ma szpital. Adrian, nie, nie mów tak, bo wiesz, ona jest na emeryturze, to jest kobieta, która dorabia. Na czym, Sławek, na czym ona dorabia? Na życzeniach. Na życzeniach. Proszę. Nie, ona po prostu szuka takich frajerów jak my, którzy ją po prostu utrzymają, zaproszą, postawią coś, zrobią coś dla niej, coś jej dadzą, a jeszcze na koniec podziękę. To znaczy, powiem ci tak, Adrian i Dominik sam wie, no już nie będę podkreślał, ja otworzyłem całe serce, ale... Ile ty tam jej rzeczy nie nadawałeś? Ile w chacie ona u ciebie nie była? Wiesz co, no... Po prostu, wiesz, powiem ci tak, zniszczyć znajomość po 3 miesiącach palichą, ale po krótko mówiąc, 20 latach, ja Izę przecież od 20 lat znam z różnych eventów, jak byłem, jeszcze wtedy byłem w Warszawie, no bardzo, bardzo długo, dlatego... Jest mi bardzo przykro, że ona to zrobiła ze mną, bo ja rozumiem, że poznaje ludzi, na kogoś się pogniewa, ale na mnie nie warto. Po 20 latach? Masakra. No i o to chodzi, bo to wiesz, jak, jeżeli wchodziła też w układy jakieś takie biznesowe, jak art and business, tak? Art and business to ona uważa, że Instagram to jest art and business. I prowadzenie Instagramu. Ej, bo oni nas wyzywają od starych chłopów. Kurwa, ja mam 20 parę lat. Ja 37. Ja 37. A no to... No to dobra, to by jesteś... Przepraszam bardzo, ja też nie jestem stary. No... O, art and business ma więcej kasy niż wy. O, no na pewno. No ja też nie jestem jeszcze stary, tak? Stary to jest chłop, który nie wiem. A ile masz lat, Sławę? To jest wielka tajemnica. A no tak, kobiet się nie pytał, wiek, a ty jesteś Edyta. No. Ktoś pisze, Sławek, stary jesteś, niedługo 50 wybije. Nie. To niech się pierdoli. Za chwilę go zablokuję. Kto tak napisał? Style jakiś. Słuchaj, Madonna ma 66 i spotyka się z 27-latkiem. No, błagam cię. A jeszcze Iska zawsze sobie odmładza. Wiek nie gra tu roli. Nawet na Wikipedii jest błędna data urodzenia Izy podana. Ona urodziła się na stagu wiek wiosku, nie gra roli. 57. Chodzi o podejście, o charakter. I ona zawsze mówi, że ma 60 lat. A tak naprawdę już lada chwila będzie 70. Dobrze, no niech ktoś napisze, no, że mam 100.
No, przecież mogę mieć i 100, tak? Dominik, no, Adrian, no, może mój, no. Muszę być cisza, jak wiatr wieje. Najważniejsze jest, jak się czujesz, a nie na ile masz lat w PESEL-u, więc tam. Tak, no, mam 100 lat, no. A Dominik, ile masz? 53. Ja mam 26. Dominik to jest młoda dupa. Widzisz, Sławek, możesz się zakręcić koło Dominika. Ach, nie, nie. Ale ja zakręcić. Zakręcić to się mogę, wiesz co, wokół własnej osi, no, Adrian, no, błagam cię. Oj, wszyscy... O, tak. Edyta ma, bo przecież 4000 lat, widzisz? Słuchajcie, to nie ja byłam Ewą. Ja mam chłopaka, który mi zrobi awanturę za to, że spędziłem cały wieczór na live, a nie z nim na spacerze. Będę przejebana. To masz przerąbane. Nie. Ale kto będzie ci robił awanturę, Dominik? Mój chłopak. A ty masz Hiszpana jakiegoś? Nie. Polaka. A. Ale mądrzejszy ode mnie. Bardziej odpowiedzialny, w ogóle ogarnięty. A ja to taki debil czasami, wiesz? No co ty? Ale ty masz Hiszpana? Nie, żadnego Hiszpana, Polaka. A. Ja myślałem, że ty z Hiszpanem jesteś. Nie. Sławek już patrzy tylko na czekolady, widzisz? Nie czekolady. Chociaż Adrian, nie ma co ukrywać, oni są dobrze wyposażani. W ogóle teraz szedłem to ulicą, to spotkałem dwie pary, które szły za rękę właśnie dwóch chłopaków. Ale tak ciemnoskóry? Latynosów hiszpański takie. O oh my god, co tam się dzieje w łóżku? Sławek, ktoś zadał fajne pytanie. Czy poznałeś Olę Kisio? Tak, czesałem ją do kalendarza. O. A gadałeś na jej temat? Czesałem Olę i Ola była właśnie na premierze kalendarza i przyszła Iza, ale niestety Ola uciekła. Bo jak zobaczyła, że Iza przyszła, no to Ola mi powiedziała do ucha tylko, słuchaj, ja wychodzę. I to był kalendarz taki bardzo charytatywny i czesałem właśnie Olę, pięknie uczesałem. Natomiast Ola powiedziała, że jeżeli jest jej mama, niestety wychodzi z tej imprezy. A to prawda, że ona zarabiała te pieniądze wszystkie i wydawała na Olę, czy to też się ma? Nie wiem, tego nie wiem, bo wiesz, to już jest, wiesz Adrian, to jest historia matki z córką, no wiesz, ja takich rzeczy nie wiem, no. Wiesz, o co chodzi. To prawda. Natomiast wiem, że na pewno Iza, nie mogę powiedzieć, na pewno wiesz, no pokłady w Ole na pewno piękne pokładała, bo wiesz, to była młodość, to dziecko, no tak po prostu zwyczajnie po ludzku, a później ich drogi się rozeszły, no to tak, no tak czasami bywa w rodzinach, tak? Natomiast to, że nie mogą teraz nawiązać kontaktu, no... Może Iza na to sobie zapracowała mimo wszystko. No może gdzieś tak, ale na pewno wiesz, no ja nie mam nic z tym wspólnego, to na pewno. No domyślam się, ale... A co tam piszą, Sławek? Na pewno chciałeś dobrze, Sławek, to nie było tak, że ty chciałeś źle dla Izy, więc wiesz. Ale co tam piszą, Adrian, bo ja nie mogę odczytać, bo u ciebie lecą te komentarze, tak? Tak, tak. Ciekawe, czy Sławek ma kontakt z Jolą Rutowicz. To już mówił, że ma kontakt z Jolą Rutowicz. Jola jest w Miami. Z jednej strony żeruje na gejach, z drugiej strony ich nienawidzi. Kto? Ja? Iza. No to prawda. To akurat jest racja.
Ale Iza jest chyba pisiową, co? Czy mi się wydaje? Tak, o tak. Jezu, strasznie zatrzeczywioną, ona... kurwa, przepraszam, bo zbanują mnie, to ona jest tak zapisem, Boże mój, no, przeżegnać się nogami. Tak, ale nie wiem też, Beka, jak ona głosowała w tym Mediolanie i ktoś tam na live mówił, że może wybrać sobie kobiety. I ona, kurwa, tam kilka zaznaczyła. Poczekaj, a ktoś, powiedz, Sławek, wygląda na... Max 35 lat. Na 82? Nie, na 35. Ja pierdolę, myślałem, że na 82. Słuchajcie, no nie wiem, czy wyglądam, pisze, czy nie wyglądam, no, pisze, ale chcę wam coś powiedzieć. Tutaj ja się połączę, nie ma filtrów, no kurwa, no przecież ja normalnie wyglądam, nie wiem, lampa tylko się pali, no. Kasper pisze, że w Krakowie żarła za nasze spała u nas, o. A tu się połączyła jakaś... Kacper. Dobry wieczór państwu. Połączył się Kacper? Nie chce się odezwać. No nie bój się, odezwij się. A potem wyzywała nas od partusów. No, ona tak zawsze. Adrian? Ja w ogóle, jak szukałem lokalu do koncertu... Ale wiesz co, przybliż się. To mam się przybliżyć. Come on. Adrian, słucham cię. Przystojny chłopak jest. Bo wiesz co, bo Iza powiedziała, że ty tak, byłeś w jakichś obwisłych spodniach. Nie wiem, o co chodzi. Ale słuchaj, to dlaczego ona tak powiedziała? Wiesz co, nie, ja byłem ubrany na basen, a nie na jakąś imprezę, co ona sobie tam... No to wiadomo, że jak ktoś idzie na basen, to jest na luzie ubrany, tak? No, ładnie, ale Iza twierdziła inaczej, no. Może teraz mi się uda powiedzieć. Jak szukałem lokalu na koncerty, to wiecie, ile miałem odmów od właścicieli, jak się pytali, kto miałby zagrać, albo jakoby ta impreza miała być robiona? Serio, kurwa, był taki problem, żeby coś znaleźć. Jak oni strzeli za jakieś obu, wiesz, wyszukali sobie, to potem na drugi dzień mi odmawiali, że jednak dziękuję za... No bo wiesz, ale słuchaj, Dominik, ale to kojarzyli? No tak, jak... Nawet było tak, że już miałem wstępnie tam umowę z Portem Łódź podpisaną, tam na salę konferencyjną. No wiem, że z Portu tydzień wcześniej do nas. Wiem, że odmówili. I napisali, no. Napisali mi, że, ale że nie, co, że jednak... Ale wiesz co, to też dziwię się, bo no, z drugiej strony czego się obawiali? Przecież wiadomo, że ludzie by przyszli, nie? No tak, ale że oni nie promują mowy nienawiści, którą Iza reprezentuje. Taki miałem powód. A, no wiesz, no, jak Iza miałaby tam nakrzyczeć na kogoś, no rzeczywiście, no. Nie, no to rozumiem. Wiem. Powiem ci tak, Dominik, no już nieraz rozmawialiśmy. Ty chciałeś jak najlepiej i uwierz mi, że ja cały czas trzymam twoją stronę. A